Serdecznie witamy wszystkich hodowców. Tym razem zawędrowaliśmy do Strzelina. Jest tutaj oddział PZHGP o numerze 0352, gdzie lata spółka lotowa Korzyński-Kostecki. Dzisiaj mamy piątek, koledzy przygotowują się do lotu, na który jutro będą mieli koszowanie. Jeszcze tutaj, nim przejdziemy do omówienia hodowli tutaj kolegów, powiemy troszeczkę może o oddziale. Oddział liczy 90 hodowców, tak? Z tego, co się dowiedziałem. Tak. 90 hodowców, to na lot dajecie ile gołębi razem? 3000, 2,5. Do tego rzędu to są liczby. Jaki teraz będziecie mieli lot w sobotę? W niedzielę, przepraszam? Garbsztyn, 560 km. 560, a to będzie który lot w waszym oddziale? 10. I teraz może powiecie troszeczkę więcej o swojej tutaj hodowli. Jakie gołębie macie, jakich ras i no i jak tam wam idzie w tym sezonie? No proszę bardzo, tutaj. No, może Jacek powie. Wszystkich hodowców. No w tym sezonie idzie nam dosyć dobrze. Jesteśmy z 50 na 4 miejscu, z całego gołębnika na 2 miejscu. Z lotu na lot praktycznie jest coraz lepiej. Około 50-60% gołębi wchodzi nam do konkursu. No i zostało końcówka sezonu, 2 loty ponad 700 km, jedna ta 600, która będzie w niedzielę i lot, i 2 loty z Hale 330 km. Jeszcze które... tak powiedzmy tylko, że koledzy latają dopiero, tak jak Grzegorz mówił, od 4 lat, tak? Tak, od 2008 roku. I jakie sukcesy jeszcze w wcześniejszych latach odnosiliście? Znaczy tutaj byliśmy 2 lata temu wicemistrzami okręgu w gołębiach młodych, ale odrzucono nam wyniki, po prostu była niekompletna dokumentacja. A w oddziale jesteśmy mistrzami, wicemistrzami, 3 lata chyba pod rząd tam w gołębiach młodych. W tamtym roku byliśmy w każdej kategorii w trójce. I w okręgu jesteśmy w sumie w 10 w każdej kategorii, nie? A w tym roku ile macie gołębi wszystkich razem w hodowli? A ile w rozpłodzie i ile lotników? W rozpłodzie jest 40 ponad par, a lotników było na spisie 129, a na ostatni lot żeśmy kosztowali 90. Tak, a teraz jak się zna ten lot, ile planujecie dać gołębi? Na ten lot, no jeszcze się z kolegą zastanawiamy, albo pójdzie wszystko co jest, albo zostawimy trochę roczniaku, ponieważ w tym roku jest bardzo ciężki sezon dla gołębi rocznych, bo ze starych gołębi praktycznie zgubiliśmy z 50 2 gołębie przez 9 lotów, a z praktycznie 70 roczniaków było na spisie, to 32-34 roczniaki zginęły na tych pierwszych lotach, nie? Bo te 3 ostatnie loty w sumie to były bez strat, nie? Do zegarów mieliśmy komplet gołębie. A teraz tutaj tworzycie tandem. A kto za co odpowiada w tym tutaj tej hodowli? Czym się zajmuje Grzegorz, a czym się zajmujesz ty? Znaczy się kolega Grzesiek zajmuje się bardziej tam sprawy takie papierowe i rozpód i tam pomaga w gołębnikach lotowych, no bo to wiadomo, jest praca i nie można, trzeba to jakoś zazębiać. Podczas mojej nieobecności to kolega wywożenie. Tu o wywożenie, obloty i tak po prostu się uzupełniamy. Ja gołębie łapię na podloty, idę do pracy, kolega wywozi i tak podloty i obloty, i tak się po prostu uzupełniamy, nie? Kolega tam bardziej w rozpłodzie siedzi, zna te nowoczesne gołębie, rodowody. Ja to w sumie bardziej, więcej czasu poświęcam na prowadzeniu hodowli. Tak. To teraz Grzegorz powiedz, jakie tam gołębie macie w rozpłodzie? Na czym bazujecie głównie? Gołębie mamy od sztoku, od Stefana Trembergera, mamy gołębki od drapy, od sąsiada drapy, od Alanda, od braci Lismont. No staramy się tak ściągać z zachodu, bo to jest po prostu na pierwszych stronach, ale nie, wiadomo, nie na wszystko człowieka stać, ale dosyć moim zdaniem mamy z roku na rok coraz lepszy rozpód. I oczywiście ściągamy też od hodowców z Polski różny materiał rozpłodowy. Jak widzimy, że się u jakichś kolegów na przykład sprawdza coś, dzwonię, jeśli mi cena odpowiada i tego też jakoś dogadujemy tam człowiekiem. Ja jeszcze przepraszam, zobaczmy jak ładnie się gołębie tutaj wzbiły. O, tak sobie latają. Tytułem, o tutaj siadły teraz na drucie, zobaczmy jak ładnie siedzą. Młody, zaraz drut pęknie. No zaraz drut, ale to jest ciekawe. Dobrze, tak. Wróćmy wtedy do tych dalej gołębi. Także staram się też ściągnąć od hodowców różnych z Polski, którzy mają dobre wyniki. Tak na przykład mamy gołębie też od Henryka Wąchały, który też bardzo dobrze lotuje. Mamy to od Szumilasa. A tu w oddziale jaka konkurencja jest? Jakie nazwiska takie znane? Tutaj w oddziale jest... Jedno nazwisko było bardzo takie znane, które tam zaznaczyło historię oddziału. To był świętej pamięci Ryszard Pniog, nie?
On był w sumie mistrzem rejonu w kategorii A bodajże, albo B, i tam po prostu w mistrzostwie Polski był, tak to mówili, że mistrzem Polski był, nie? I po prostu on był jeden z pierwszych tych hodowców tutaj u nas w oddziele, który, można tak powiedzieć, wprowadził metodę wdowieństwa, i to polegało na tym, że pan Rysiek odbił serię gołębi z lotu i myśmy dopiero jechali od niego i nasze gołębie przychodziły po jakimś tam czasie, nie? Także to, co było tam w latach, na początku 2000, co pan Rysiek tam robił, że miał w pierwszej dziesiątce po 5, 6, 8 gołębi albo w 20 serię zamykał, to było nieprawdopodobne, bo na dzień dzisiejszy są takie hodowle, że po prostu ma tam po 10-15 pierwszych gołębi, nie? No ale te 15 lat temu, no to wręcz było niemożliwe. I także tutaj Ryszard Pniok taki, a są hodowcy, po prostu nie lotują bardziej tutaj wewnętrznie, w oddziele jest taki prestiż na mistrza oddziału, niż po prostu składanie wyników gdzieś tam, chyba że ktoś naprawdę jakiś uzyska bardzo dobry wynik, tam za namową, za pomocą kolegów to składa to tam do okręgu, do Mistrzostwa Polski. A tak to w sumie w oddziele tak ludzie się nie chcą, po prostu kończy się sezon i po prostu z tymi wynikami one tak idą w sumie w niepamięć, nie? Tak jak mówię, jak ktoś taki już jakiś fest wynik zrobi, to tam... A tak, to bardziej jest wewnętrzna tutaj sprawa oddziału. Rozumiem. Tutaj mamy z tyłu za plecami waszymi są gołębniki lotowe, tak? Czy to są za gołębniki? Tutaj jest na dole gołębnik roczniaków. Tu pokażmy go może, to wejdziemy. Tak. Tu są samice wdowy. Tu zobaczmy. O, tutaj tak wygląda, to jest na ruszcie wszystko. Widzimy, już łącznie z podłogą, która tutaj przy samym wejściu mamy w korytarzu. No, ile tutaj gołębi macie? Są samice wdowy, tu jest 18 samic, one już są w sumie gotowe do lotu. Rano tylko zostaną nakarmione, napojone i będzie ładowanie. A tutaj mamy 19 wdowców roczniaków. Tutaj jest chyba 4 dwulatki, nie? Które zostały, już nie chcieliśmy na górę do tych starych gołębników dawać. I one też praktycznie już są gotowe, nic im tutaj... To jakiegoś wybitnego lotnika masz tutaj gdzieś któregoś? Znaczy się, tutaj to na górze są, bo mówię, bo tutaj są młode gołębie, nie, zeszłoroczne. Także, a w tamtym roku nam po prostu przerwali loty młodych, także nie mieliśmy okazji się wykazać, bo po czwartym locie tam wyszło małe nieporozumienie, numer gołębia i po prostu odrzucono nam loty, nie? No, a tutaj mamy gołębik młodych. To te, które siedziały na drucie? Tak. No, zobaczmy sobie, jak wygląda tutaj. Są tu te gołąbki. Tu sobie mogą wychodzić jakoś, tak? Tak, tutaj, tak. Tymi wlotami, które widzieliśmy na zewnątrz. Wylot, tak, tak. O. Wentylacja jest porobiona, ruszta są. Pokażę jeszcze raz, jak z tej strony wygląda tutaj w gołębniku. I pójdziemy dalej zobaczyć, jak u kolegów w gołębnikach wygląda. Teraz może dodać, kolega Grzegorz nam powie właśnie. No, chciałem dodać ewentualnie, pytał się pan o lotniki. Ta połowa, szczerze mówiąc, ma w tym roku na 9 wkładań 8 konkursów i chyba ze 3-4 czołowe w oddziele, takie dosyć... Gdzieś tam w 30-40 w oddziele, także dosyć też dobry gołąbnik. A w tamtym roku nic nie robiła. Rozumiem. Teraz przejdziemy może do kolejnych gołębników. Pokażemy tylko jeszcze kolegom, jak tutaj te wloty wyglądają z tej strony, tych gołębi młodych. O, a przejdziemy wtedy tam do tego drugiego gołębnika. Z tyłu za plecami tam są gołębie. Te lotniki wasze normalne. Lotowe stare. Lotowe stare, bo rozpód zdaje się, rozpód trzymacie w ogóle chyba u kolegi Grzegorza, tutaj tak? Mamy rozpód. Tutaj część rozpłodu. No, przejdziemy może. No, tu jest taki rozpód zrobiony. Aha. Tutaj zobaczmy, tak wygląda. Tutaj widzę, takie świetliki macie, żeby jasno było w dachu. Tak, bo to było ciemno, taki półmrok był i tu po prostu słońce. Zobaczmy, ile to jest gołębi teraz w rozpłodzie? Tutaj jest 25 par. 25 par, widzimy. 25-28. Tamte gołębie rozpłodowe na stronie internetowej możemy zobaczyć, jakie są w rozpłodzie rasy, zdjęcia ich, tak? Jak adres strony internetowej jest? Pamiętasz? www.korzyński-kostecki-cba. Korzyński Kostecki z myślnikiem czy bez? Tak? Z myślnikiem. Korzyński, myślnik, Kostecki, kostecki.cba.pl. I tak można wejść i zobaczyć ten. Teraz wejdziemy może do góry i zobaczymy te gołębie lotowe. I tutaj jesteśmy w gołębniku lotowym. Tu przymknę może. Tak. O. Tu jest gołębnik lotowy. Tu się znajdują właśnie szafy wdowie i te wdowy są pozamykane, bo już końcówka sezonu i po prostu te wdowy już się zaczynają między sobą parować. Takie szafy sam wymyśliłeś? Czy nie, te szafy były kupowane tam u kolegi Boczkowskiego koło Milicza. I on takie są praktyczne, one są tu odsuwane, nie? Otwierane są, jak gołębie są na oblocie, czy tam coś, to się otwiera. One w sumie wskakują, te gołąbki, i się je przymyka.
Co tu masz za gołębia? No tu jest samiczka 733, ona była drugą lotniczką oddziału chyba po siódmym locie, a teraz jest chyba bodajże czwarta. Na 9 lotów 8 konkursów ma, nie? Mhm. Rozumiem. A tu obok masz przejście do gołębi, do wdowy? Tutaj są wdowce. Tu są dwa gołębniki takie wdowce. Tu zobaczmy, tu masz też ruszt, ale to jest taki ruszt typowy. To jaki, są ruszty plastikowe. Taki pana Rzepki z firmy Polmark. Jest popularny, mocny, solidny. Mm. I hodowcy go lubią często. Gołębnika go można spotkać. Tyle w hodowli, jak gołębiami się zajmujecie, staracie się zioła używać, jakieś preparaty. Na czym bazujecie głównie? Znaczy się, mamy po prostu przepis ziół na każdy dzień tygodnia, nie? Także zioła gołębie dostają praktycznie 7 razy w tygodniu. A to jest patent jakiś wasz, czy od kogoś go dostaliście? Nie, to żeśmy od kolegi dostali i to jest po prostu... Są tam 3 zestawy, poniedziałek, wtorek, środa, czwartek i tak piątek, sobota, nie? I to jest po prostu tam 15 czy 17 ziół jest w jednym zestawie i one na dane dni w tygodniu są. A tak preparaty to już drugi rok po prostu stosujemy z Brokampa i tam z Lapsa dodajemy trochę. Tam mamy parę tych z Primy, nie? Tam jakiś Quikor, nie Quikor takiego. Rozumiem. A tak poza tym to... No tu zobaczmy te gołąbki. I tutaj na przykład mamy samczyka. To jest... O, tego pstrego tutaj łapiesz, tak? Oj, tam poleciał. Tu jest. Co to jest za gołąb? Gołębice się wywodziło od Xaviera Oswalda, tego gołębia. A ten gołąb w tamtym roku, bo 12 lotów się tylko u nas odbyło, miał 10 konkursów i po prostu był jeden z czwórki gołębi, który w Generalnym Mistrzostwie Polski, nie? Tam byliśmy chyba na 306 albo 8 miejscu w Polsce. Tam chyba na 8 miejscu w okręgu mieliśmy 1389 bodajże. A gołąb miał wylatane 354, nie? W Generalnym Mistrzostwie Polski i 10 konkursów miał, nie? Zobaczmy, tak. I w tym roku właśnie taka przygoda tego gołębia spotkała, że on leciał, miał bodajże 3 czy 4 konkursy i z piątego lotu nie było go. I mówimy, kurde, taki lotnik i się zawiesił na takim locie i gołąb po prostu przyszedł w poniedziałek i ma tu spuchnięte i całe siny. I albo gdzieś uderzył się w kabinę gołąb, albo po prostu wylatując z kabiny, bo to tak wygląda, albo gdzieś o jakieś druty, nie? I po prostu takiej lekkiej kontuzji doznał. Uszkodzenie takie mechaniczne. Tak, i po prostu myśmy go zatrzymali, on 2 tygodnie temu sobie odpoczął, tydzień temu z Halle miał konkurs i podejrzewam, że w niedzielę też powinien już. Rozumiem. O której godzinie macie koszowanie jutro? Godzina 14.30 jest, no to 560. To życzymy powodzenia jutro, oby jak najwięcej gołębi wróciło wam w niedzielę z lotu. A zachęcamy jeszcze raz do odwiedzenia strony netowej o nazwie www.korzyński-kostecki.cba.pl i tam można zobaczyć więcej i zdjęć tych gołębi hodowli, ich rodowody i inne rzeczy ciekawe, które tutaj są w tej hodowli. Także dziękujemy bardzo i życzymy dobrych lotów. Dziękuję, do widzenia. Tu jeszcze na zakończenie chcemy pokazać tutaj rozpód, który prowadzi kolega Grzegorz. Tak jak mówiliśmy, lotują wspólnie z kolegą Jackiem, ale kilka gołębi przy domu, to jest dokładnie 2, 4, 6, 8 par, tak? Tak. Ty tu posiadasz, tak? Co to są za gołębie? To są gołębie też od Sztoka, od Drapy, od Landa. To po prostu chcieliśmy, żeby było pewne, że gołębie są po danych gołębiach, szczerze mówiąc, od Putmana, z tych lepszych takich linii, no i żeby się nie parowały przypadkowo żadnych. A dodatkowo po prostu w sezonie żeśmy 2-3 razy przeparowaliśmy, także żeby było takie pewność, bo jednak wiadomo, w tym większym rozpłodzie to się... To może zdarzyć, że tak, nie to będzie może krycie. Być przypadek i mogą być różne gołębie. Rozumiem, także pokażmy to jak to wygląda mniej więcej. Tutaj są takie cele zrobione. O, tam tak już troszeczkę ciemno jest, ale tam siedzą po prostu zawsze samiec z samiczką. Tutaj mają młode, tutaj powiem tylko, że tutaj kolega Grzegorz przekazał na aukcję na naszej stronie giełdagolebi.pl 5 gołębi tutaj właśnie z tego gołębnika rozpłodowego, który on tu prowadzi, bo to ty, to jest na terenie, tak, twojej posesji tutaj, to po prostu, tak, też nie musisz jeździć do gołębi tam daleko, tak, tylko tak, możesz sobie dokładnie tutaj z nimi poobcować. I mogę się wtedy więcej pobawić z tymi gołębiami, poprzerzucać gdzieś jajka ewentualnie, wtedy sobie nawet tam już poprzewożę ewentualnie, tak żeby więcej z tych gołębi, z tych lepszych, znaczy z lepszych, może to... Tego waszego lepszych, tego taki co wy otwieracie, że w tak, rozpłodzie. Dodatkowo te co pokupowałem, wszystko tam w rozpłód w tamtym roku zainwestowałem, także
Myślę, że to się pokaże, no ale to przyszłość pokaże, bo to by było za łatwe, gdyby to się wszystko pokazywało tak naprawdę. Rozumiem, tutaj te zdjęcia gołębi, które tutaj są, będą u nas na stronie też wystawione, będzie można sobie zobaczyć. Tutaj wejść i pod nazwiskiem, jeszcze raz, poprzednio adres, tak, tak. Jak adres cały internetowy, powiedzmy. O, to już tam kolegi trzeba się pytać. Aha, Korzyński. Korzyński, Kostecki, cba.pl. Także dziękujemy i życzymy sukcesów lotowych dziękujemy. W tym sezonie. Dziękuję, do zobaczenia. Dziękuję.